witaj serdecznie, Szymon z Polan Hills, z tej strony Sikonia. No, wyszedłem w tej chwili troszkę sobie na słoneczko z racji tej, że jest to antidotum, prawda, na wiele przypadłości, czyli trzeba wyzwolić produkcję witaminki D3. No, słońce do tego jest najbardziej adekwatne, jakby stworzone do tego celu między innymi. Ale to ten cykl dzisiaj chciałbym troszkę oprzeć o pieczywo, o chleb, szczególnie pszenny, o pszenicę. Otóż ten cykl, który nazywa się Zdrowie współcześnie, zagrożenia i antidotum, to podałem lekki antidotum, to jest witaminka D3 i słońce. Za chwileczkę jeszcze parę podam, a póki co chciałbym się skupić i powiedzieć kilka zdań o pszenicy. Otóż przez długie lata byłem związany z rolnictwem, z różnymi jakby perypetiami, które to rolnictwo miało, bowiem ktoś kiedyś tam na różne pomysły wpadał, prawda, ale co było znakomite, to ludzie potrafili sobie w sposób znakomity radzić w wielu sytuacjach, kiedy urzędnicy czy politycy wpadali na pomysły zgoła z innej galaktyki, zupełnie gdzie brakowało kompletnie logiki. Ale to była jakby taka rzecz, która pozwalała na taką proste rzeczy, jak trójpolówka, prawda, ziemia odpoczywała, nawożenie ziemi głównie, powiedzmy, naturalnymi związkami, obornikiem, mierzwą, gnojem, jakkolwiek by to nazwał, i ziarno pszenicy, że tak się wyrażę, czy w ogóle ziarna, były niekombinowane jeszcze. Niekombinowane w tym sensie, że nie grzebano za bardzo genetycznie, w tym nie bawiono się w jakieś tam gmo i te inne rzeczy, a na pewno pszenica, która była pewnego rodzaju wzorcem, prawda, na świecie, właściwie głównie żywienie oparte było na ziarnie tej trawy, która nazywa się pszenicą, bo to jest rodzina traw, to wszystko fajnie, w miarę przyzwoicie funkcjonowało i raptem ktoś wpadł na pomysł, i to wcale nie tak dawno, bo jest to raptem, nie wiem, z 30, może 40 lat temu, kiedy zaczął się ten proces, w którym zadbano o to, w wielkim cudzysłowie zadbano o to, aby pszenica była pszenicą podobna, ale miała zupełnie inną strukturę wewnętrzną. Gdyby ktoś dorwał się, a wiem, że są takie magazyny na świecie, są gdzieś te ziarno, ci, którzy wpadli na te brzydkie pomysły, zachowali również ten wzorzec ziarna, potężne magazyny tej pszenicy właściwej, zdrowej, tej, która była faktyczną pszenicą. I gdybyśmy wzięli z tego magazynu ziarno pszenicy i wzięli to współczesne ziarno pszenicy, to raptem oglądamy przede wszystkim zewnętrznie, wyglądają podobnie, ale kiedy zagłębimy się już tą strukturę nawet powierzchniową, prawda, tą powłoczkę, czy zagłębimy się już potem strukturę tą wewnętrzną, sięgając wręcz nie tylko do tej, powiedzmy, budowy cząsteczek, a do samego DNA, raptem się okazuje, że to są dwa różne światy, że ta współczesna pszenica kompletnie, praktycznie nie ma nic wspólnego z tą właściwą, prawdziwą, bo ta współczesna jest tak skonstruowana, zresztą to szczególnie sugestia, jeśli odsłuchujesz tego i masz szansę, że jeszcze żyją twoi dziadkowie może, tak jak moi teście. Mój teść niedawno skończył 82 lata i z wielką przyjemnością czasami słucham tych jego opowieści, jeśli jest taka szansa, żeby posłuchać, żeby przypomnieć, chcę w ogóle mówić o tym, jak drzewie smakował chleb, jak to wyglądało, mimo że w biedzie w tym wszystkim i uciekał przed tym, jak, powiedzmy sobie, Niemcy wpadli na pomysł, żeby tą rodzinę jego zabić, jako dziecko malutkie uciekali, ale do czego zmierzam? Oni, ci ludzie jeszcze pamiętają coś, czego współczesna młodzież kompletnie nie kuma, nie rozumie. I ja też mam tego świadomość, że jest to pewnego rodzaju ustawka dzisiaj porozmawiać z kimś o tego typu rzeczach z młodymi. W większości, którzy są na tych ustawieniach, na te potrzeby, na kariery, prawda, na ustawienie się w opinii innych ludzi, co oni powiedzą i tak dalej, to te rzeczy, o których mówię, są jakby odległe. Co on gada tutaj? Jak może być, że ktoś chce zabijać innych ludzi przy pomocy takiego narzędzia, jak na przykład pszenica? Prosty mechanizm. Pamiętaj o tym, że kto bierze profity z tego największe, że, powiedzmy sobie, ta pszenica i ten pieczywo, ten chleb, pomijam, że on już jest w ogóle wypiekany, nie dość, że z niewłaściwej, z czegoś, co nie jest właściwie pszenicą, do tego dochodzi sytuacja, w której dodaje się jeszcze również inne paskudztwa, o których nawet piekarze czasami nie wiedzą, co to jest dodawane, i to jest dawane ludziom do żywienia, prawda?
Ktoś mówi, jak, dlaczego? Otóż, zadać sobie bardzo proste pytanie, skoro ludzie zaczynają chorować i wpadają w taką długofalowość chorób, to kto najwięcej na tym korzysta? Kto odcina największe kupony z tego tytułu w tym wszystkim? I tam jest parę prostych odpowiedzi. Na pewno wiemy o tym doskonale, że ci, których reklam przynajmniej w Polsce jest od groma i ciut więcej niż gdziekolwiek indziej czy jakikolwiek innych, to między innymi jest oczywiście coś takiego jak farmacja, ale pamiętaj, że dużo łatwiej skutecznie się rządzi, zarządza ludźmi, którzy są chorzy, bo trzeba zarządzać tymi chorobami, a jak ich nie ma tych chorób, to się po prostu wymyśla, prawda? Bardzo prosty mechanizm, po to wymyślono tą truciznę, która dzisiaj nazywa się pszenicą. Mamy również świadomość tego, że są takie miejsca, w których jeszcze można nabyć pieczywo, gdzie one jest w miarę przyzwoite, słuchajcie, i są takie miejsca. Co prawda były kiedyś takie budki, prawdziwy chleb to się nazywało, chleb, który był pieczony na żywym ogniu oczywiście, który zniknął z rynku, te budki zniknęły, bo nie były w stanie się utrzymać ekonomicznie, zostały wykończone przez ten chłam, który powiedzmy sobie jest dostępny na co dzień. To jest też antidotum, znaleźć takie pieczywo, znaleźć taką piekarnię, gdzie wypiekane jest to powiedzmy sobie jeszcze z żytniego, przyzwoitego ziarna, razem może z jakąś tam pszenną, ale bez nadmiaru chemii powiedzmy sobie, gdzie może robi się to z zakwasu, czy dla drożdżach, ale gdzie ktoś wkłada jeszcze w to serce, bo serce jest włożone w przygotowanie tego, też jest jakby odtrutką, jest antidotum na tą truciznę, która zawiera się w pszenicy. I idąc dalej, wiem, że na przykład mogę z pewną odpowiedzialnością polecić, czasami wybieramy się na takie doszkolenie się z rozwoju duchowego, osobistego do Rusinowic i tam jest taki sklepik, słuchajcie, jak za dawnych czasów, pani bierze chleb, słuchajcie, gołymi rękami, posypuje cukrem, pudrem, tak wszystko, słuchajcie, jakby raczej się okazuje, że niepotrzebne są te wszystkie udawane rzeczy typu rękawiczki plastikowe i tak dalej, przecież to jest chore, ułomne, bo i tak przecież wymieniamy się energetyką i tym wszystkim, co jest wokół i ten chlebek jest naprawdę przepyszny, on zawiera w sobie trochę elementów pszenicznych, ale jest tak skonstruowany, jest tak wypiekany do tego na żywym ogniu przez właściwych ludzi, że konsekwencje są tego takie, że nawet po tygodniu czy dwóch ten chleb nadaje się do konsumpcji, jest smaczny, jest w zapachu zupełnie inny, no i przede wszystkim zupełnie żołądek, ciało zupełnie inaczej reaguje na takie pieczywo, które spożyjemy. Jakie jeszcze antidotum mogę podać, oprócz tego, co powiedziałem, na pewno, kiedy już jednak masz to pieczywo, nie masz dostępu do innego, prawda, bo to, że kupujesz jakieś ciemne pieczywo, prawda, różnego typu, one najczęściej jest farbowane, dodawane, jest tam, uciekło mi słowo, czy co tam jest dodawane, karmelem najczęściej, ktoś mówi, ale karmel jest nieszkodliwy, tak, ale jeśli tutaj nieszkodliwą ilość się doda do jakiejś potrawy, w drugiej potrawie się doda nieszkodliwą ilość i w trzecim, to ta ilość zaczyna być troszkę szkodliwa, prawda, w każdym razie jest taka prosta metoda jeszcze bardzo ważna, która wypływa z każdego z nas. Otóż tak jak zapewne zauważyłeś, często się również powtarza, że jeśli złapiemy komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem, szczególnie o tym mówię w prawach snów, w prawdach 100%, to raptem się okazuje, że jest taka opcja, jest taka możliwość, że kiedy my jakby wyczyścimy się, staniemy się takim nie kłębkiem nerwów, emocji, myśli biegających, prawda, ta psychika z umysłem zupełnie rozjechana, ale jakby zaczynamy zarządzać sobą i własnym ciałem, niech to trwa kilka sekund i wtedy, wiesz, jakby wyślij tą dobrą energię do tego pieczywa, które masz spożyć. I wiesz co, ciekawostka jest taka, gdybyś miał gdzieś w okolicy dobrego radiestetę, czy kogoś z laboratorium, który umie mierzyć pewne wibracje, to okaże się, że to działanie spowodowało, że ten chleb w dużo mniejszym stopniu będzie cię zabijał, niż tego byś nie zrobił. To jest to kolejne antidotum. Przypominam, jest to cykl zdrowia współcześnie, zagrożenia i antidotum. Zagrożenie dosyć dokładnie wyjaśniłem. Ono po prostu jest. Trzeba się z tym po prostu umiejętnie radzić, prawda? No i tutaj, tak jak mówię, podałem te antidotum, poczynając od słoneczka, a na tych elementach, o których mówiłem, gdzie ewentualnie kupić jakiś przyzwoity chleb, a już na pewno w finale zadbać o to, aby przeenergetyzować to pieczywo, które mamy spożywać. Życzę pięknego, cudownego, wspaniałego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na plażach świata i może gdzieś wspólnie usiądziemy i skonsumujemy jakiś przyzwoity, fajny, zdrowy posiłek. Przynajmniej pozytywnie
zdrowotnościowo przeenergetyzowany. No i zajrzyj oczywiście na taoria.pl, znakomite bio i ekoprodukty są tam, bo i eko z pozycji ekologii, i eko z pozycji ekonomii. Tutaj jesteśmy bardzo czuli w tym temacie, więc dlatego na taoria.pl te rzeczy są. A gdyby okazało się, że jest jakaś pilna potrzeba, żeby zdrowotnościowo Cię podnieść, podleczyć, podpowiedzieć, to ewidentnie biogabinet.eu. Tam kilka informacji o nas, jaki zakres, jakie spektrum.